Leci nagraj. Na lidze brazylijskiego jiu-jitsu tym razem mamy okazję rozmawiać z Sebastianem Maciejewskim, ze świeżutkim złotym medalem kategorii elita plus 94 kg, wydartym Łukaszowi Warchołowi w finale. Witam Ciebie. Cześć. No i co, jak zadowolony jesteś z wyniku, ze swoich walk? Powiem Ci, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo tak naprawdę szarpnąłem się do tej elity. No właśnie, rozmawialiśmy. Mam purpurowy pas jeszcze. I szarpnąłem się na te elity, bo nie ukrywam, że i tak w końcu bym do tych elit pewnie trafił. Więc chciałem się przetrzeć, zobaczyć, ile mi jeszcze brakuje, co muszę poprawić. Jak wyglądam siłowo, kondycyjnie. Przyjechałem, okazało się, że nie jest najważniejsze. Udało mi się, tak jak mówiłeś, wyrwać Łukaszowi ten medal. I jestem zadowolony. Czekam na następny start. A jakie następne starty? Jeżeli uda mi się zorganizować troszeczkę finansowo, to chciałbym pojechać za 2 tygodnie do Szczecina na Mistrzostwa Polski NCC, zostać tam jeszcze drugi dzień na Puchar Polski w grapplingu i zobaczyć. Kiedyś startowałem na NCC. No nawet kiedyś mieliśmy okazję razem przepychać troszeczkę. Tutaj na Pucharze Polski. Myślę, że to była chyba najlepsza walka w kategorii. I zobaczymy jak to jest. No właśnie, bo ja na przykład właśnie mieliśmy okazję razem walczyć bez kimon, ale częściej kojarzę Twoje starty jednak w kimonach. Preferujesz walkę w kimonach? Swoją przygodę z brazylijskim jiu-jitsu tak naprawdę zacząłem od Submission Fighting. Na osiedlu skręciła się mała grupka i zaczęliśmy trenować u Emila Żraka, stare dzieje, to było dawno. Trenowaliśmy submission, byłem na kilku zawodach, ale później tak troszeczkę przerzuciłem się na kimona. Przeszedłem, zacząłem trenować w Rysbara, Łódź. Tak zostało. Zacząłem jeździć na z różnymi efektami i tak do tej pory. Jeszcze. No tak. Dużo czasu w trakcie swojego dnia jiu-jitsu. Bo słyszałem, że ciężko trenujesz. Ale ciężko trenuję. To wszystko zależy tak naprawdę jak mój trener wujek ma ułożony grafik w pracy. Jeżeli pracuję po południu i treningi są od rana, staram się być 3 razy w tygodniu na treningu, do tego będzie jeszcze siłownia, czasami jakieś lekkie bieganie, a jeżeli grafik od rana i treningi są po południu, to niestety tylko 2 razy w tygodniu na treningu, bo wieczorem zajęty pracą. Czyli to tak źle nie wygląda. Nie trenuję się tak bardzo jak niektórzy. Ale starasz się i tak naprawdę dobrze ci to wychodzi, bo rzadko się ciebie nie widuje, jeśli w ogóle w ostatnim czasie, to nie było chyba takiej imprezy, że startowałeś i nie stanąłeś na pół. Akurat w mojej kategorii wartowej jest taka sytuacja, że tych zawodników nie jest tak wielu w niższych wagach, że zawodnicy czasami do finału muszą mieć 5-6 walk. Ja czasami mam 2 walki już w finału, więc tak to wygląda. Robię co mogę, staram się słuchać wujka, który zawsze krzyczy, jeździ ze mną na terenie, dopinguje mnie z boku, mówi co mam robić i tak jakoś to wychodzi. No dobra, ale właśnie nie wiem, muszę powiedzieć. Kimona czy bez? Co teraz robisz? Korzenie mam bez. Większość czasu teraz poświęcam
brazylijskiego. To są różne szkoły. Niektórzy mówią, że jak ktoś trenuje w kimonach, to jest dobry tego. Inni mówią, że jak ktoś chce być dobry bez, to musi trenować bez. Wiesz, ciężko mi teraz to wybrać. Chciałbym jeździć jak najwięcej dni i zdobyć tego świata. No tak, i dzisiaj złoty medal. Jutro Puchar Polski, eliminacja do kadry. Jeszcze nie wiadomo do końca jak z frekwencją. Wiążesz jakieś swoje nadzieje z kadrą polskich zabiegu? Nie ukrywam, że chciałbym dostać się do kadry, ale chciałbym zasłużyć na tę kadrę. Więc muszę startować czy na mistrzostwach polskich zabiegu, czy jutro na pokazie polskich zabiegu, żeby zdobywać punkty rankingowe. Żeby dostać się do kadry, to tak jak tym dzikiem trzeba mieć. To nie jest tak jak... Że, nie wiem, bagi sobie wymyśli, że ten czy ten. Po prostu tak, trzeba... nie ma też że czasem tak, że raz się wygra i już się jest w tej karcie. Trzeba budować tą karcie. Trzeba zdobywać te punkciki rankingowe i zasłużyć. Także ja ze swojej strony oczywiście Ci jak najbardziej życzę. Na szczęście jesteśmy w różnych kategoriach wagowych. Dzisiaj akurat tak się złożyło nieszczęśliwie dla mnie, że przegrałem z Twoim oponentem, ale jeszcze się gryzę, mam nadzieję. Tobie zresztą też kiedyś, jak tam się spotkamy. Jak na razie masz dodatni bilans, mam 2-0, więc słuchaj, smiedzi. Ja ze swojej strony życzę Ci naprawdę szczerze realizacji tych Twoich planów. Tak? Chciałbym, żebyś pojechał do Szczecina, dostał się do kadry, reprezentował nasz kraj, bo jesteś skromnym, wartościowym naprawdę zawodnikiem. Może tak mało mówić o tym, że trenujesz, ale wiem, że bardzo chcesz, że trenujesz i zasługujesz na to. Więc ze swojej strony gratuluję dzisiaj złotego medalu. Myślę, że ten awans do tej kategorii, taki awans powiedzmy, no bo już jak wystartowałeś dzisiaj, no to już teraz tylko elita, już nie schodzimy niżej, ale ten awans taki powiedzmy praktyczny, że będzie ta nominacja. Życzę Ci, że zasłużę, jeżeli trenerzy znają. Myślę, że przyjdzie nam wszystko czas. I tak naprawdę życzę przede wszystkim zdrowia. Dzięki Kamil. Jeszcze jeśli chciałbyś komuś podziękować. Oczywiście. W pierwszym miejscu chciałem pozdrowić wujka, mojego trenera, który niedawno otrzymał czarny pas. Dziękuję Ci za to, że jeździsz ze mną na turnieje. Drzesz się na mnie z boku. Ale to mnie bardzo motywuje. Chciałbym podziękować całemu klubowi Grace Barra Łódź, wszystkim chłopakom, bo jeżeli oni podnoszą swoje umiejętności, ja również podnoszę swoje umiejętności i każdy ma cegiełkę w tym medalu. Chciałbym podziękować również Emilowi Zielakowi z Bowbreakers Cash, bo to dzięki niemu pokochałem ten sport, jestem tu, gdzie jestem. Również chciałbym podziękować Maćkowi Studzińskiemu ze Strefy Walki Łódź. Był taki okres, że przyjeżdżałem do niego na treningi czasami, przyjął mnie bardzo miło. Od czasu do czasu się spotykamy. Dzięki temu również podnoszę swoje umiejętności i też chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków ze strefy. I pamiętajcie, jak chcecie być tak dobrze jak Sebastian, to musicie ćwiczyć, spać i jeszcze raz ćwiczyć. Nie ma drogi na skrót. Dozo na macie albo w oktagonie. Dzięki. Dzięki bardzo.